Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Ponieważ towarzyszy mi dzisiaj mój zastępca, pani Magdalena Majka oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pan Benedykt Polański, podejrzewam, że wszyscy Państwo domyślacie się, że będą tematy związane właśnie z kulturą, z tym, co będzie się działo w przyszłym roku w Nowym Sączu. Dobiega powoli końca już rok 2021. Pewnie część z Państwa pamięta, że na mój wniosek rok temu Rada Miasta ustanowiła rok 2021 rokiem Bolesława Barbackiego. Natomiast też podjąłem decyzję, że będę występował do Rady Miasta z takim wnioskiem, który oczywiście wkrótce przedstawię, aby rok 2022 był rokiem Teatru Robotniczego. Dlaczego? Oczywiście wiąże się to z jubileuszem. Jest to instytucja, która jest instytucją w Nowym Sączu bardzo ważną, bardzo cenioną. No, sama historia powoduje, że jest to instytucja, o którą i prezydent, i całe miasto dba i będzie dbać. Mam nadzieję, że również ten rok 2022 to będzie rok, który podkreśli właśnie w ten sposób specjalnymi obchodami miasto jako łączność z tą instytucją. Bardzo proszę pana dyrektora Benedykta Polańskiego o przedstawienie szczegółów i propozycji tych obchodów. Dzień dobry Państwu. Tak jak pan prezydent był łaskaw powiedzieć, zbliżamy się do obchodów stulecia Teatru Robotniczego imieniem Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, działającym nieprzerwanie przy Miejskim Ośrodku Kultury od dziesięcioleci. I tak w programie, oczywiście, który chciałbym nakreślić Państwu ramowo, znajduje się szereg propozycji, między innymi liczne spektakle teatralne w różnych formach i gatunkach, oczywiście dla szerokiego grona publiczności o różnych gustach. Przygotowujemy również monografię na temat historii Teatru Robotniczego i występujących na przestrzeni tych 100 lat osób, reżyserów, aktorów, scenografów, kostiumologów. Angażujemy do tego przedsięwzięcia wszystkie grupy, które działają w Miejskim Ośrodku Kultury i nie tylko, ponieważ w programie znajduje się w przygotowaniu wesele Stanisława Wyspiańskiego, które, no cóż, z racji charakteru wymaga zaangażowania sporej grupy osób, dlatego też i sądeczanie, którzy działają w Miejskim Ośrodku Kultury i myślę, że skorzystamy tutaj z możliwości współpracy z grupą folklorystyczną Lachy, Cudoki Szuroki, Młodzieżowa Scena M, grupa Mocni Teatralna. Te wszystkie osoby są doskonale sobie nawzajem znane. Wielokrotnie na przestrzeni lat udzielali sobie nawzajem różnych talentów, rozwiązań, współpracowali, dlatego też nie wyobrażam sobie, żeby w stuleciu Teatru Robotniczego tylko i wyłącznie wyodrębnić Teatr Robotniczy. Na pewno będziemy korzystać z możliwości współpracy z tymi grupami. Wesele będzie przygotowywane przez nestorów Teatru Robotniczego, bo to jednak wymaga kolegialnej współpracy. Między innymi Małgorzatę Stobierską, znanego reżysera grupy Cudoki Szuroki oraz Andrzeja Górszczyka. Już teraz zresztą zapraszamy na próbkę możliwości Teatru Robotniczego. Odbyła się premiera niedawno. biuromatrymonialne.com w reżyserii pani Ewy Janus. W najbliższą sobotę, niedzielę również zapraszam na stronę Miejskiego Ośrodka Kultury, aby móc zakupić bilety i obejrzeć tak naprawdę, co obecnie Teatr Robotniczy przygotował. I tak jak mówię, ponieważ jest to przedsięwzięcie dość zakrojone na szeroką skalę, cały czas prowadzimy otwarty nabór do tych wszystkich form, które przygotowaliśmy, także na przestrzeni tych 100 lat teatr zawsze miał formę otwartą. Każdy chętny, kto chciał poznać ten świat teatru od zaplecza, miał możliwość i tak jest również teraz. Dlatego gorąco apeluję do wszystkich, którzy mają takie marzenie, chcą współpracować z Teatrem Robotniczym. Zapraszam w gościnne progi Miejskiego Ośrodka Kultury, bo myślę, że i przedsięwzięcie, i rozmach, no i ten punkt, jakim jest stulecie Teatru Robotniczego, to jest coś naprawdę godnego uwagi, a tu potrzebujemy wsparcia sądeczan. Dziękuję bardzo.
To, o czym mówi pan redaktor, czyli trwające, jak to pan nazwał, obchody, dotyczy oczywiście sytuacji, o której wiemy, która ma w Nowym Sączu miejsce, mianowicie grupa osób związanych z Teatrem Robotniczym w przeszłości postanowiła wydzielić się, czy też z do końca niezrozumiałych dla nas powodów podjęła decyzję o działaniu oddzielnym, poza strukturami Miejskiego Ośrodka Kultury, który to Miejski Ośrodek Kultury jest absolutnie naturalnym i tak naprawdę jedynym miejscem, przy którym Teatr Robotniczy przez wszystkie te 100 lat, już prawie 100 lat, 99 na dzisiaj, funkcjonował. Nie będziemy odnosić się do tego w jakiś szczególny sposób. Ja nie do końca czuję się osobą odpowiedzialną do komentowania tego, co jest rozumiane przez te zorganizowane obchody. My po prostu przedstawiamy w sposób jednoznaczny i oczywisty Teatr Robotniczy imieniem Bolesława Barbackiego, działający od prawie 100 lat przy Miejskim Ośrodku Kultury, wcześniej oczywiście przy Domu Kultury Kolejarza, będzie obchodził jubileusz, który, jak powiedział pan prezydent, będzie organizowało miasto Nowy Sącz. Czy Janusz Michalik, który związany jest z tym teatrem od zawsze, i pani Monika Ślepiak, która nadal jest z nim związana, zresztą jest potomkiem, jednym z potomkiń samego Bolesława Barbackiego, to są osoby, które nie mają prawa do szyldu Teatru Robotniczego, biorąc pod uwagę choćby to, że były zaangażowane i organizowały 90-80-lecie tego teatru? Nigdy w żadnym momencie nie stwierdziliśmy, że te osoby, które pan redaktor zechciał wymienić, nie mają prawa do organizowania czy też do uczestniczenia w obchodach Teatru Robotniczego. Myślę, że należałoby zadać pytanie w drugą stronę. Ta grupa osób próbuje narzucić taką retorykę, jakoby wyłącznie one, wyłącznie pewna stosunkowo niewielka grupa osób miała prawo do organizowania tychże właśnie obchodów. Z czym oczywiście nie tyle się nie zgadzamy, co nie do końca rozumiemy, skąd takie podejście. My absolutnie nie mówimy o tym, że ktoś nie ma prawa, jeżeli tylko ktoś chciałby uczestniczyć w organizowanych przez nas obchodach. Wszystkich zapraszamy do współpracy. Zresztą pan Janusz Michalik, po tym jak podjął decyzję o rezygnacji ze współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, otrzymał taką propozycję współpracy przy na przykład realizacji spektakli. Nie zdecydował się na to. Tyle mam do powiedzenia w tym zakresie. Z strony formalnej zawsze tłumaczono, że jedynym prawnym Teatru Robotniczego jest Krajowe Stowarzyszenie Amatorów Kultury. Z tego, co wiem, nieoficjalnie pojawił się nawet dokument, wysłano prośbę do Miejskiego Ośrodka Kultury, aby zaprzestał posługiwania się. Tak, to jest dosyć kuriozalny dokument, który Miejski Ośrodek Kultury otrzymał tak naprawdę chyba dzisiaj, tak? Tak, jest pan redaktor bardzo dobrze poinformowany. Dzisiaj o godzinie 9. Rzeczywiście dzisiaj rano wpłynął taki dokument. Nie ukrywam, że wzbudził on w nas niesmak, ponieważ w tymże dokumencie jesteśmy wzywani do zaprzestania używania znaku towarowego, jakim jest Teatr Robotniczy. Proszę państwa, dla nas Teatr Robotniczy nie jest znakiem towarowym. Teatr Robotniczy jest instytucją, właściwie instytucja to złe słowo, Teatr Robotniczy nie miał nigdy zinstytucjonalizowanej formy działania. Zawsze funkcjonował jako amatorska grupa działająca przy, tak jak powiedziałam, Domu Kultury Kolejarza, później przy Miejskim Ośrodku Kultury. Natomiast te działania, o których pan mówi, czyli zastrzeżenie, jeszcze raz podkreślam, znaku towarowego Teatr Robotniczy w Urzędzie Patentowym przez grupę osób, które z różnych powodów postanowiły nie kontynuować, przerwać współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, jest dla nas po prostu oburzający. Uważam, że takie działania mają mniej więcej taki sam sens, jak gdyby ktoś, nie wiem, spróbował zastrzec w Urzędzie Patentowym Świętą Małgorzatę na smoku, a następnie poinformował pana prezydenta, że ma zaprzestać używać herbu miasta. Absolutnie nie zgadzamy się z tymi działaniami i uważamy, że one nie mają podstawy prawnej tak naprawdę. Teatr Robotniczy, tak jak od prawie 100 lat, tak nadal funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Kultury. Myślę, że wygląda tak, jakby w Nowym Sączu funkcjonowały dwa teatry, tak? Każdy sobie prawo prosi do używania z nich. W pewnym sensie tak, przy czym, tak jak powiedziałam, my nie próbujemy antagonizować żadnych z tych działań, nie atakujemy żadnej z tych grup.
podkreślamy ciągłość funkcjonowania Teatru Robotniczego przy MOK-u, wcześniej przy DKK. Mogę tylko powiedzieć, że jest nam trochę przykro, że są osoby, są środowiska, które wokół tak ważnego, tak pięknego jubileuszu próbują stworzyć pewną hucpę. Powiem tak, tutaj poproszę pana dyrektora o wsparcie. Tak jak wspominałam, Teatr Robotniczy nie był nigdy organizacją, do której należało się zapisać. Nie istnieje coś takiego jak lista członków Teatru Robotniczego. To są po prostu osoby, które przy okazji organizacji różnego rodzaju wydarzeń, na przykład tego spektaklu, który obecnie jest wystawiany w MOK-u, występują w nim, biorą w nim udział, angażują się w te działania. To nie jest zamknięta lista osób. Na tą chwilę jest to co najmniej 20 kilka osób, które są zaangażowane w różnego rodzaju działania. Ja myślę, że warto by było się odnieść troszeczkę do horyzontu czasowego. Mianowicie nie skupiajmy się na tym, ile w tym momencie jest osób, ponieważ kwestia podaży i popytu. Czasami w spektaklu grają 3 osoby, czasami 15, 20. I to jakby jest regulowane doraźnie potrzebą reżyserską i obsady spektaklu. Natomiast pamiętajmy o tym, że na przestrzeni 100 lat teatru swoją pracę i swoich talentów użyczało kilkuset reżyserów oraz parę tysięcy sądeczan. Więc myślmy raczej o tej wartości, ponieważ to jest coś, co jest jakby dobrem społecznym i ci, którzy grali, już nie żyją, ci, którzy grali, żyją. Myślę, że nie chcieliby być elementem prywatnego stowarzyszenia, które zastrzegło sobie jedynie, jak pani prezydent powiedziała, znak, tylko chciałoby być częścią tego, co jest społecznym dobrem miasta Nowego Sącza. Ja myślę, że naturalnym powinno być raczej nasze działanie, że zastrzegamy jako Miejski Ośrodek Kultury znak Teatru Robotniczego, a nie prywatnego stowarzyszenia. Notabene chciałbym tylko przypomnieć, że to zastrzeżenie znaku nastąpiło w roku 2019, czyli w okresie, nazwijmy to, tak zwanych zmian kadrowo-personalnych, i tylko możemy domniemywać, jakie były tego intencje. Może jeszcze dodam do tego, co powiedział pan dyrektor. Bardzo ważna jest ta data 2019. Proszę państwa, trudno jest pogodzić się z tym, że Teatr Robotniczy, który, tak jak podkreślamy, przez prawie już 100 lat jest pewnym dobrem społecznym, dobrem kulturalnym i tak naprawdę już historycznym w Nowym Sączu, nagle na 2 lata przed swoim stuleciem przez pewną grupę osób próbuje być zawłaszczony i sprowadzony do poziomu znaku towarowego. Nie zgadzamy się na to. Według państwa, jak ten konflikt powiedzmy zakończyć, jeżeli chodzi o teatry? Nie traktujemy tej sytuacji jako konflikt i nie zamierzamy w tym zakresie podejmować żadnych działań. Nie chcemy wchodzić z nikim na ścieżkę wojenną. Po prostu będziemy robić w tym zakresie to, co należy do miasta, to, co należy do Miejskiego Ośrodka Kultury, organizować obchody jubileuszu. Jeśli w kwestii formalnej mogę się jeszcze odezwać i taki grosik do tego dorzucić, to ja zapraszam naprawdę na stronę Miejskiego Ośrodka Kultury w zakładce Teatr Robotniczy. Państwo znajdziecie sobie wśród grup działających w Miejskim Ośrodku Kultury archiwalną dokumentację z plakatami, zdjęciami, między innymi z uczestnictwem pana Janusza Michalika, który, jak państwo byli uprzejmi zauważyć, działał w Teatrze Robotniczym w Miejskim Ośrodku Kultury. I na wszystkich tych dokumentach archiwalnych funkcjonuje nazwa w Miejskim Ośrodku Kultury lub w Domu Kultury Kolejarza. To są sprzed 10, 20, 30, 50 lat plakaty, które jednoznacznie wskazują, że tak naprawdę naturalną siedzibą Teatru Robotniczego był Miejski Ośrodek Kultury ze wszystkimi ludźmi, którzy w nim na dany czas uczestniczyli. Były to osoby, które kiedyś grały, już nie grają z różnych powodów. W tym momencie mamy taką sytuację, że grał również i reżyserował fantastyczne spektakle, zresztą pan Janusz Michalik, i chwała mu za to. No w tej chwili jakby obrał inną drogę zawodową i zaprzestał tych działań mimo naszej namowy. Więc zapraszam do analizy tak naprawdę materiału faktograficznego. Wtedy państwo będzie łatwiej zrozumieć to, że traktujemy to jako, tak jak pani prezydent powiedziała, nie konflikt, ale tak naprawdę sytuację, gdzie Teatr Robotniczy przynależy miastu i społeczeństwu, a nie prywatnej grupie 3, 4, 5 osób. A wy chcecie państwo jakoś odnosić do tego pisma, które otrzymaliście dzisiaj?
tak naprawdę jest to bardzo świeże pismo, otrzymaliśmy je chyba 2-3 godziny temu, więc trudno jest nam na ten moment to odpowiedzieć. Na pewno nie będziemy podejmowali, tak jak powiedziałam, żadnych kroków prawnych czy też formalnych związanych z tym niezrozumiałym dla nas tak naprawdę żądaniem stowarzyszenia, które, jeszcze raz podkreślam, próbuje zawłaszczyć dobro historyczne, dobro kulturalne, które powinno być własnością miasta. Poza też, przepraszam za wtręt, za tak zwanym odczuciem społecznym, istnieją jeszcze jakby argumenty, które no, przemawiają jednoznacznie za tym, że Teatr Robotniczy działający w Miejskim Ośrodku Kultury przez lata, właściwie przez dziesięciolecia, był utrzymywany i finansowany ze źródeł pochodzących z miasta. Więc w tym momencie jak możemy mówić o, nie wiem, stowarzyszenie mówi o zaprzestaniu używania znaku Teatr Robotniczy, przy czym wszelkie koszty, jakie ponosiliśmy na spektakle, na scenografię, na kostiumy, na garderobie, na transport, na całe to, na wyżywienie dla artystów, było to finansowane przez jednostkę miejską. No więc ja myślę, że z tymi faktami nie da się polemizować i tylko do Państwa jakby sumienia i odczuć się odwołuję, ponieważ tak jak Pani Prezydent mówi, my nie eskalujemy tego problemu, po prostu robimy swoje. Czy według Państwa to jest niezasadne, tak? To zaprzestanie posługiwania się tym znakiem? Oczywiście, że tak. W ogóle nie traktujemy tego jako jakiś poważny zarzut, do którego mielibyśmy się odnosić. A kto ma certyfikat związany z nazwą Teatru Robotniczego Warbackiego? Nie ma czegoś takiego jak certyfikat dotyczący nazwy. Na pewno? To, że tak jak powiedzieliśmy jeszcze raz, Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Urzędzie Patentowym zastrzegło znak towarowy. Tak się to nazywa formalnie? Tak, tak się to nazywa formalnie, co jak powiedziałam budzi nasz naprawdę głęboki sprzeciw, żeby nie powiedzieć niesmak. No, jest to po prostu działanie absurdalne. Uważamy, że nie było w ogóle podstaw do udzielenia takiego zastrzeżenia. Uważamy, że to działanie, ta czynność, która została wykonana w tym piśmie, które otrzymaliśmy, oczywiście powołują się Państwo, którzy podpisali się pod listem na dokładnie numer w Urzędzie Patentowym, pod którym został zastrzeżony znak towarowy i tak dalej, i tak dalej. Uważamy, że te działania są po prostu bezprawne. Tak jak powiedział Pan Dyrektor. Jak Pan mówi, że to jest bezprawne, jak jest w Urzędzie Patentowym zastrzeżony, no to nie ma tu żadnej dyskusji. Nie, nie, proszę Pana, to nie jest tak, że nie ma tutaj żadnej dyskusji. Tak jak powiedział Pan Dyrektor, przez prawie już 100 lat to Miejski Ośrodek Kultury utrzymywał, finansował, wspierał działania Teatru Robotniczego. I nagle w 2019 roku pewna grupa osób udała się do Urzędu Patentowego i zastrzegła nazwę Teatr Robotniczy. To nie znaczy, że Teatr Robotniczy, stuletni Teatr Robotniczy w Nowym Sączu, stał się prywatną własnością osób, które pan redaktor przed chwilą wymieniał z nazwiska, czy też jeszcze kilku innych osób, które pod tym pismem się podpisały. My po prostu nie uznajemy ważności formalnej takiego działania. To jest jedna para kaloszy. Same te wypowiedzi już powodują, że podgrzewacie atmosferę, bo pan dyrektor mógł doskonale wiedzieć, że tamta strona to jest 130 osób, to nie jest grupa osób, to jest 130 osób. W tym, no, twierdzi, że chyba 80% członków teatru, które przedtem działało, pomijam wszystkie inne sprawy, że można się było dogadać, no ale mówię, określanie nawet ich w ten sposób też nie robi niczego dobrego. No, jest, ale, mają przepraszam, prawo, chciałabym zwrócić uwagę na jeden fakt. My nie podejmujemy żadnych wrogich czy jakichkolwiek negatywnych działań w stosunku do tamtej grupy. To ta grupa osób wysyła do nas niezbyt uprzejme pisma wzywające nas do zaprzestania, jeszcze raz podkreślam, używania znaku towarowego. Jeżeli mają takie prawo, bo mają patent, no to no czy drodzy? Nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że absolutnie nie mają takiego prawa. Co z tym patentem zrobić? Bo to jest, no, jak mają taki certyfikat, ja wiem, że to tam znał prawnie, no to jest to po prostu dla ich prawnie i koniec kropka. Nie zamierzamy przywiązywać żadnej wagi do tych działań, tak jak powiedziałam, znaczy, my nie wstępujemy na ścieżkę wojenną. Jeżeli ktoś zdecyduje się wstąpić na ścieżkę wojenną, będzie nam po prostu przykro. Dlaczego się nie możecie spotkać po środku drogi? Dlaczego mogę pasować na przykład aleje 41, 21 czy 50 na pół? Chwileczkę. Czekaj na lepsze czasy. Ale pan dyrektor powiedział bardzo wyraźnie, pan Janusz Michalik otrzymał propozycję wspólnej pracy przy spektaklach w ramach Teatru Robotniczego, którą odrzucił.
kilkukrotnie. Ale Teatr Robotniczy należy do Stowarzyszenia Animatorów. Nie, proszę pana, Teatr Robotniczy nie jest własnością stowarzyszenia. Nie jest własnością, no są to kompetencje, proszę pani. Tutaj po prostu pani nie ma racji, że to jest 2019 rok, bo pani nie pamięta, że była bardzo duża afera. Proszę mi dać skończyć. Była duża afera związana z Teatrem DKK, która pewna grupa osób chciała przejąć. W latach 90. zresztą byliśmy wtedy z Igą pracowali w Dzienniku Polskim, gdzie była ogromna afera, gdzie chcieli wyjąć w ogóle teatr z DKK i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest świeża sprawa z teatrem. Ale mówiąc o roku 2019, mówiłam o dacie, kiedy Stowarzyszenie Animatorów Kultury podjęło działania, które znaczy po prostu zgłosiło w Urzędzie Patentowym chęć zastrzeżenia tego znaku. No i otrzymało zastrzeżenie. I z tym się właśnie nie zgadzamy. Teatr Robotniczy nadal funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Kultury i tak jak zapowiedział pan prezydent, w przyszłym roku będziemy chcieli w sposób godny uczcić stulecie tego teatru. To będą dbali mi już. Skąd materiały do monografii? Jeśli mogę tylko jeszcze krótkie pytania. Jaki jest państwa przekaz do 120 osób, tak mówi Janusz Michalik, ogłaszając obchody stulecia, że tyle osób podpisało się i wstąpiło w komitet, który jest zaangażowany. Bo obchody to są ludzie, którzy przez te lata jakiś mieli związek z teatrem i z kim dzisiaj państwa tej części mokoszkiej należy kojarzyć przede wszystkim Teatr Robotniczy? Czy możemy poznać jakieś nazwiska? Bo tutaj dzisiaj na konferencji nie ma żadnego z przedstawicieli tego środowiska. Ja odpowiem pytaniem na pytanie, jak czuje się te 120 osób, biorąc udział w działaniach, które mają na celu udowodnienie mieszkańcom Nowego Sącza, że Teatr Robotniczy jest własnością stowarzyszenia. Stowarzyszenia, które, nie wiem dokładnie, ma 20 kilka lat, funkcjonuje od 20 kilku lat. Teatr Robotniczy w Nowym Sączu, przepraszam, mówię to chyba po raz 15 dzisiaj, funkcjonuje od prawie 100 lat. Dwudziestokilkoletnie stowarzyszenie próbuje udowodnić wszystkim, że jest właścicielem Teatru Robotniczego. Jeżeli chodzi o nazwiska, pan dyrektor powiedział o dwóch osobach, które będą zatrudnione, będą zajmowały się przygotowaniem dużego spektaklu jubileuszowego, o pani Małgorzacie Stobierskiej, o panu Górszczyku. Oczywiście, że te działania będą pokazywane dalej, większe grupy osób będą się w to angażowały. Mówiliśmy również o pani Ewie Janus i całej grupie aktorów i osób, które brały udział w przygotowaniu spektaklu, który obecnie jest grany na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury przez Teatr Robotniczy. Naprawdę, proszę państwa, nie mam poczucia, jakoby mielibyśmy się tutaj z czegoś tłumaczyć. To te osoby, które próbują w sposób naprawdę już teraz agresywny zawłaszczyć prawo do dobra społecznego, dobra wspólnego w Nowym Sączu, powinny się z tego tłumaczyć. Te osoby to dobro tworzyły, przyznaję. Oczywiście, jesteśmy otwarci, jeżeli tylko będą chciały w Miejskim Ośrodku Kultury pracować z nami wspólnie przy organizacji jubileuszu. Tu z tego miejsca mówimy to, jesteśmy otwarci, zapraszamy. A jeśli nie, to nie mają prawa. A jeśli nie, to my robimy swoje. Jeszcze raz podkreślam, ani razu nie użyliśmy słowa nie mają prawa czegoś robić. Jeżeli chcą wspólnie przygotować spektakl teatralny, przecież nikomu tego nie zabronimy. Nie mają prawa zawłaszczać czegoś, co nie powinno być zawłaszczane przez żadne prywatne środowisko. Czy jeszcze jakieś pytania? Teatr jest amatorski. Pani mówi, że nie mają prawa zawłaszczać ten prywatny. No przez cały teatr to jest amatorzy, to są prywatni ludzie. Dokładnie tak. Teatr jest amatorski i tak jak powiedziałam na początku, nigdy w swojej historii nie miał sformalizowanej formy prawnej, nie funkcjonował w jakiejś sformalizowanej formie. To pytanie państwa, ile osób jest w tej chwili w Teatrze Robotniczym? Nie było czegoś takiego jak lista członków Teatru Robotniczego. W zależności od tego, jakie w danym momencie było organizowane przedstawienie, jaki był realizowany spektakl, to większa lub mniejsza grupa osób w danym czasie angażowała się w to. Jeszcze raz podkreślam, bo państwo próbujecie troszeczkę narzucić taką retorykę, że my komuś czegoś zabraniamy lub coś zabieramy. Wręcz przeciwnie, jest dokładnie na odwrót. Ja myślę, że jestem na to gotów i wielokrotnie to robiłem już w przeszłości, zresztą na początku objęcia
funkcji dyrektora, poprosiłem pana Janusza Michalika, który naprawdę miał wielkie zasługi dla Teatru Robotniczego, o to, aby zechciał nakładem sił i środków Miejskiego Ośrodka Kultury, w tym nakładów finansowych, zrealizować działania dla tej grupy, którą, że tak powiem, reprezentuje w Miejskim Ośrodku Kultury, bez żadnych z naszej strony wymagań, znaczy z mojej strony, wymogów jakichkolwiek określania się i zajęcia stanowiska. Po prostu drzwi dla pana Janusza Michalika w Miejskim Ośrodku Kultury są cały czas otwarte. Te próby były ponawiane kilkunastokrotnie. Cały czas niestety odpowiedź pana Janusza jest, no właściwie nie wiem jaka, bo to jest nie, bo nie, bez podania jakichkolwiek argumentów. Jeżeli oferuje Miejski Ośrodek Kultury, będący naturalnym spadkobiercą Teatru Robotniczego, środki finansowe, dostęp do pomieszczeń, dostęp do pełnego harmonogramu, oferuje współpracę z garderobą, scenografami, czyli jakby oddaje w użyczenie panu Januszowi, uznając jego zasługi dla tego teatru, bo no nie przesadzajmy, ale pan Janusz Michalik jest postacią znaczącą w tym teatrze i mamy tego świadomość. I jeżeli wychodzimy z taką propozycją, spotykamy się tak naprawdę ze ścianą, tylko że bez konkretnej argumentacji, dlaczego ta odmowa funkcjonuje, no to w tym momencie proszę mi powiedzieć, jaki my mamy możliwość, tak jak tu pan redaktor był łaskaw zauważyć, dojść do jakiegokolwiek konsensusu i spotkać się w pół drogi. Jest to bardzo ciężkie w tym momencie, ponieważ wola współpracy jest tylko i wyłącznie ze strony Miejskiego Ośrodka Kultury. Po drugiej stronie jest nieuzasadniona, jak pani prezydent wspomniała, agresja, bierność, nie wiem jak to nazwać, ale niechęć do podejmowania jakiejkolwiek dyskusji. Propozycje te składałem w obecności osób, które są świadkami moich propozycji. W związku z tym to nie są jakby wyimaginowane tutaj argumenty. Niestety nie umiem odpowiedzieć, dlaczego pan Janusz w sposób zatwardziały próbuje, nie wiem, uzurpować sobie prawo do tego, aby być jedynym reprezentantem Teatru Robotniczego. Pan, to w tym kontekście jedno pytanie w tym razie, bo ja już miałem nie zadawać pytania, ale jednak chcę. Czyli rozumiem, że w tym, co pan powiedział teraz, wycofujecie się z tego, co usłyszeliśmy kilkanaście miesięcy temu, mówiąc o nadużyciach finansowych, zarówno ze strony... Nie, absolutnie nie wycofujemy się. Nie wycofujemy się z żadnych działań formalnych, które zostały wcześniej podjęte. To, co mówimy o rocznicy Teatru Robotniczego, o dalszych działaniach związanych z jubileuszem, w żaden sposób nie zmienia decyzji podjętych wcześniej dotyczących funkcjonowania, finansowania, po prostu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w współpracy, jeśli tak to mogę określić, ze Stowarzyszeniem Animatorów Kultury. Te nieprawidłowości, które naszym zdaniem miały miejsce, są badane przez prokuraturę. Nadal trwa śledztwo z tego, co... Nadal trwa działanie prokuratury w tym zakresie. To muszę sprawdzić. Nie, co z tą monografią? Bo pytałem, skąd materiał na monografię, zwłaszcza współczesną. Sprawdzimy, jaka jest, nazwijmy to, jaki jest stosunek prawny do materiałów, które są przez wielu tak naprawdę fotografów wykorzystywane, czy też będą wykorzystywane, i z każdym z nich będziemy indywidualnie rozmawiać o udzielenie praw, o ile taka sytuacja nastąpi. Mamy to przemyślane, w związku z tym myślę, że na tyle jest to bogaty zbiór, że naprawdę ta monografia to nie będzie katalog zdjęć, naprawdę chcemy się oprzeć też troszeczkę na faktografii i słowie pisanym, a zdjęcia czy plakaty mają być jedynie ilustracją do tej monografii. Proszę pamiętać o tym, co powiedzieliśmy wcześniej, na większości właśnie plakatów, które zapowiadały spektakle Teatru Robotniczego, znajduje się logo DKK, czy też Miejskiego Ośrodka Kultury, więc co do znacznej ilości tych materiałów archiwalnych nie ma żadnej wątpliwości co do możliwości wykorzystania ich. Również znajdują się na tych plakatach znaki graficzne zastrzeżone przez Stowarzyszenie Amatorów Kultury, więc to już w ogóle jakby przedstawia jednoznacznie retorykę i przynależność tak naprawdę mentalno-społeczno-faktograficzną Teatru Robotniczego jako tworu otwartego dla mieszkańców miasta. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo i jeszcze raz zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.